18 osób z całej Polski odebrało w Krasiczynie nagrodę ministra sportu i turystyki. Kochają swój region, są pasjonatami, mają nowe pomysły, potrafią z entuzjazmem pokazywać miejsca znane i mniej znane. Swoje wyróżnienia dla ludzi turystyki przyznali też marszałek województwa i prezydent Przemyśla. Zamek w Krasiczynie, podkarpacka perła renesansowo-manierystycznej architektury, nie przestaje być częścią turystycznych wypraw na Podkarpacie. A w te wakacje pod tym względem było jeszcze lepiej niż zwykle. Obserwujemy wzrost zainteresowania turystów o ponad 40% w stosunku do ubiegłego roku. I to pod kątem zwiedzania zamku, zwiedzania parku, zwiedzania tutaj tych obiektów parkowych. Tę tendencję potwierdzają przemyscy przewodnicy, którzy oprowadzają coraz więcej wycieczek z różnych stron Polski. Powraca ta moda na Polskę, no bo w myśl powiedzenia, cudze chwalicie, swego nie znacie, teraz na nowo odkrywają mieszkańcy Polski, no, nasz piękny kraj, nasze okolice, te cenne zabytki, które no, są właśnie w jakiś sposób teraz coraz bardziej udostępniane, rewitalizowane oczywiście. No, ten ruch widać, że rośnie. Potwierdzają to ogólnopolskie statystyki, ale też dane podkarpackiej organizacji turystycznej. Ten sezon może, jak twierdzą eksperci, okazać się przełomowy dla tej coraz bardziej rozwijającej się dziedziny gospodarki. Polacy pojechali w Polskę, a to było widać nad morzem, to widać było też na południu w Bieszczadach czy w Tatrach, kolejki i masakra miejscami, ale to super, bo dzięki temu ludzie, którzy z założenia zawsze wyjeżdżali do Egiptu, Tunezji, Turcji, zobaczyli, że na miejscu, bliżej, szybciej mają czasem nawet fajniej, ciekawiej, ładniej, odkrywają nasze zabytki, naszą historię, nasze jedzenie. Choć oczekiwania i wymagania turystów też rosną. W tej chwili przyjeżdża turysta, który jest bardziej świadomy, co chce oglądać. Bo kiedyś to tak, żeśmy go prowadzili i sobie szedł. A w tej chwili to już wie. Tak, wie, po co przyjechał, co chce zobaczyć. A tu tak samo ważne jak piękne miejsca i dobre hotele są ludzie. Wszyscy ci, którzy w różny sposób sprawiają, że turyści w dane miejsce chcą przyjechać, a potem wracać. Podkreślali to i wiceminister sportu i turystyki Dawid Lasek i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Osoby są tym najistotniejszym czynnikiem, który pozwala nam docierać do miejsc naprawdę szczególnych, miejsc nieodkrytych, miejsc, które często są nieznane. Z okazji Światowego Dnia Turystyki nagrodzono właśnie takie osoby, pasjonatów z często niezwykłymi pomysłami. Wśród nich dyrektorów placówek muzealnych, przewodników, ale też przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń turystycznych z całej Polski, także z Podkarpacia.